W naszym kole występuje, w obwodzie występuje dzik, sarna, występują łosie, przechodnio i jelenie zaczynają się pokazywać. Cieszymy się z tego, że w obwodzie dużo jest kaczki, mamy dużo stawów. Puszczamy, co roku kupujemy bażanty, puszczamy około 100 sztuk w obwód bażanta. W historii koła mieliśmy woliery, kolega Skrzypczyk, senior naszego koła, jego synowie hodowali bażanty, mieli w wolierze, również około 100 sztuk wypuszczali w obwody. To były lata 50. Do dzisiaj kupujemy co roku bażanty i wpuszczamy w obwód. Występuje zając, który przez jakiś czas nie było zająca, ale odbudowuje się po głowie zająca. Również nie polowaliśmy na zające, zaczynają się pokazywać. Może wróci kiedyś moment, że będą te zające w naszym obwodzie w takiej ilości, że będziemy mogli na nie polować. Mamy obwód mieszany, połowa to obwód polny, połowa obwód leśny. W ubiegłym roku zakupiliśmy posesję na własność. Po 70 latach kupiliśmy gospodarkę. Mamy domek myśliwski, stodołę, magazyn. Myśliwi z własnych składek przyczyniają się do tego, żeby koło miało jakieś swoje miejsce, w którym możemy się spotykać, możemy nawiązywać do tradycji myślistwa. Współpraca wójtami tutejszymi, gminie Nowodwór, Ułęż, Ryki. Współpraca układa się bardzo dobrze, nie ma konfliktów z rolnikami, szkody są wypłacane i solidnie, nie ma konfliktów na punkcie szkód łowieckich. Chciałbym nadmienić, że kiedyś, jak zaczynałem swoją karierę, że tak powiem, myśliwską, przygodę z łowiectwem, nie było tyle dzików w obwodzie. Pozyskiwaliśmy około 10-15 sztuk rocznie. W tym, w późniejszych latach, w latach 80-tych, 90-tych, te dziki zaczynały coraz więcej. Na dzień dzisiejszy pozyskujemy do 80 sztuk dzików, pozyskujemy do około 70 sztuk sarny, budujemy urządzenia łowieckie, poprawiamy urządzenia łowieckie, rozstawiamy w obwodzie, tak żeby myśliwi mogli bezpiecznie wykonywać polowania. Dokarmianie jest w tej chwili na bardzo wysokim poziomie. Zakupujemy pasze, zakupujemy i dokarmiamy w okresach, gdy jest zima. Zwierzęta są dokarmiane. Rozbudowujemy pasy zaporowe w lesie, tak żeby nie wyrządzały szkód łowieckich rolnikom. Ta gospodarka łowiecka jest prowadzona na bardzo wysokim poziomie. W naszym obwodzie zostały wydzielone dwa miejsca. To jest Las Sobieski, którego powierzchnia wynosi około 100 hektarów i bagna znajdujące się na terenie Kami. W tych miejscach przez cały rok nie polujemy indywidualnie ani na zwierzynę, ani na ptactwo. Są tam zorganizowane dwa karmiska, w których cały rok dokarmiamy zwierzynę kukurydzą, owocami, zbożem. Trzymamy w ten sposób zwierzynę w tej jak gdyby małej ostoi. Ona ma spokój na rozmnażanie się i ma spokój od niepokoju przez myśliwych w postaci wykonywania do niej szczepień. Koło łowieckie posiada 8 poletek zgryzowych. W sumie daje to 2,8 hektara powierzchni. Na poletkach tych uprawiamy łubin, kukurydzę, grykę. To są poletka tak zwane zgryzowe, które dokarmiają zwierzynę, a jednocześnie przytrzymują zwierzynę w obwodzie, a co najważniejsze, w miejscach do tego przeznaczonych, tych dwóch, o których mówiłem wcześniej.
Daje nam to efekt w postaci takiej, że mamy coraz mniejsze ilości szkód w uprawach rolniczych, ponieważ ta zwierzyna nie musi przemieszczać się po całym obwodzie, szukać pożywienia, ma to pożywienie na miejscu. Na chwilę obecną w obwodzie znajduje się 30 ambon stałych, 45 ambon prowizorycznych, czyli tak zwanych zwyżek, 44 lizawki, 17 paśników, 28 budek dla kuropatw i bażantów i 8 podsypów, które funkcjonują przez cały rok dla ptactwa. W ubiegłym sezonie odstrzeliliśmy zwierzyny płowej 83 sztuki, zwierzyny czarnej 65 sztuk. Powiększa się stan zajęcy, kuropatw i bażantów. I myślę, że tą działalność będziemy rozwijać coraz bardziej. Nasz obwód łowiecki numer 103 leży administracyjnie w województwie lubelskim, w powiecie ryckim. Działamy na terenie 4 gmin: ryckiej, nowodworskiej, ułęckiej i jeżorzańskiej. Działamy też w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Puławy. Lasy nasze są lasami mieszanymi, głównie sosnowo-dębowe. W obwodzie znajdują się lasy i prywatne, i lasy państwowe w Zarządzie Nadleśnictwa Puławy. Nasze łowiska są bardzo, bardzo atrakcyjne dla myśliwych. Są piękne tereny widowiskowe. Geograficznie nasz teren leży na tak zwanej Wysoczyźnie Łukowsko-Żelechowskiej. Współpraca naszego koła z lasami państwowymi, z Nadleśnictwem Państwowym w Puławach jest na bardzo wysokim poziomie. Od zawsze współpracowaliśmy. Jesteśmy w trakcie budowy kaplicy poświęconej świętemu Hubertowi na wjeździe do naszej stanicy myśliwskiej. Kaplica ta jest zaprojektowana przez jednego z naszych kolegów, kolegę Krzysztofa Cegłowskiego. Odsłonięcie kaplicy Dzień Świętego Huberta na 5 listopada w bieżącym roku. Jesteśmy na miejscu, tu akurat obecnie to jest właścicielem koło łowieckie, które po prostu zagospodarowuje teren, który w posiadłości, gdzie ja się urodziłem, mieszkałem, stąd chodziłem do szkoły podstawowej, średniej do 1974 roku. Później byłem członkiem koła, jestem od około 30 lat, może 30 parę, gdzieś 1, 2, 3 lat, ale co, sentyment został. Cieszę się, że akurat koło, którego jestem członkiem, objęło to w posiadłość. Nic nie poszło na marne, a więc świetnie gospodarzą, poprawiają. Remontuje to i będzie pięknie. To miło tak przyjechać, powspominać lata młodości. Pomet, taki stary staw, to tam się podnosi 150-200 sztuk. Pierwsze spotkania, gdy są tak zwane zbiorowe polowania w początkowym okresie, żeby to nie płaszcz. Spotkania, po prostu odprawy, nieodprawy, szkolenie przed pierwszym strzelaniem zawsze się odbywa. Zachować zasady bezpieczeństwa dla siebie, no i dla osób otaczających. Najstarszy myśliwy Wojskowego Koła Łowieckiego jest naszym seniorem, który ma największą wiedzę na temat naszego koła łowieckiego. Panie Franciszku, jakby Pan mógł przytoczyć swoją historię. Moja działalność rozpoczęła się w 1936 roku, kiedy wstąpiłem na praktykę przedszkolną w Nadleśnictwie Łobodno. Tam było koło już łowieckie, prawda, do którego ja wstąpiłem i równocześnie wstąpiłem do PZL-u. Należałem prawda, do 1939 roku, do 10
marca, kiedy zostałem powołany do wojska, do 80. pułku piechoty w Słonimie. Jeśli chodzi, proszę pana, o polowanie, to raczej była pozbawiona możliwości styku, tylko jakby w partyzantce, w obwodzie Radzyń Podlaski, no to tam razu jednego była koncentracja w okolicach, prawda, wojska, no to powierzyli mi przygotowania. No to mi się udało strzelić wtedy 4 sztuki dzików przy pomocy psów gajowego. To tylko jeden raz miałem styczność z łowiectwem, panie, a tak to byłem oddalony. Dopiero po skończonym wojnie, prawda, powróciłem z Niemiec, odbyłem szkołę w Limanowej gimnazjum w 1948 roku i po odbyciu praktyki, znaczy się dwukoły, prawda, powierzono mi leśnictwo, ruch na nadleśnictwie Węgrów. I tu wstąpiłem po raz drugi, prawda, do PZL, to było w 1949 roku. No i zawiązaliśmy tam koło Węgrowie przy Powiatowej Radzie Narodowej. No to wtedy miałem ciągłość, prawda, styczność łowiecką, bo prowadziłem leśnictwo, a zatem gospodarka łowiecka należała do nadleśnictwa i na podstawie sporządzonych planów łowieckich, prawda, każdego roku, jak zakładanie poletek łowieckich, potem karmienie, prawda, karmików i tam i tych lizawek i tak dalej. No to należało z urzędu, prawda, do administracji Lasów Państwowych. Jakby kolega mógł przybliżyć czas, kiedy kolega wstąpił do naszego koła łowieckiego, tutaj. Wojskowego Koła Łowieckiego numer 118 Cyranka. Tak, wiem. Proszę pana, więc tam pełniłem do 1958 roku. We wrześniu 1958 roku zostałem przeniesiony do nadleśnictwa Ryki i leśnictwo Sobieszyn, powiedziałem. I tu, prawda, równocześnie wstąpiłem do koła łowieckiego, prawda, wojskowego, Cyranka. Wtedy nie było jeszcze nazwiska, nazwa Cyranki, tylko koło oficerskie, koło łowieckie, prawda, w Dęblinie, a później dopiero była nadana ten. Jakie było pogłowie zwierzyny na tym terenie w latach 50., 60., 70., na co koledzy polowali, jakie sukcesy odnosili w naszym kole łowieckim, w naszym obwodzie łowieckim? Koło łowieckie po Malcie Przyszczu dysponowało 3 obwodami. Obwód Dęblin, obwód Ułęcz i obwód, prawda, Nowodór tak zwany. Jeśli chodzi o zwierzynę, no bardzo dużo było, prawda, zwierzyny, jeśli chodzi o dziki, bo, prawda, ale gro liczebnością to stanowi kaczki. Kaczki. Kaczek było mnóstwo, niesamowitą ilość, bo oprócz tego, że tutaj miały wylęgi, prawda, na terenie, ale, prawda, niezależnie od tego, w przytoczni była, prawda, taka hodowla mieli inkubatory, także oni wyhodowywali, prawda, około 3 do 5 tysięcy kaczek rocznie, tak. No i tam przyjeżdżali, oni potem wypuszczali te kaczki poryczne, no, przyjeżdżali, prawda, zagranicznie, przeważnie Włosi, Francuzi. Oni mieli z tego zysku, utrzymywali, prawda, koszta pokrywali. No i u nas masę było tych kaczek, także, że tak jak wspomniałem, prawda, że taki pułkownik Winter, który no, umiał i był zainteresowany, potrafił, prawda, 30-40 sztuk kaczek strzelić na jednym stanowisku na przelotach.
a taki pan instruktor Szkoczek Radomski lubiał brodzić, no to jak przeszedł stawy, to wychodził tutaj między podlodą a tego, to wychodził z dwoma pękami kaczek tam, prawda, po 30-50 sztuk, no nic. I zresztą każdy myśliwy, prawda, miał wyniki niesamowite. Jeśli chodzi o zające, było dużo zajęcy również. Powiem, że kiedy polowanie było, prawda, tam, prawda, w okolicach Sar tego, no to z jednego, w jednym mieczu padało 10-15, a nawet nieraz między łężem nawet 20 sztuk z jednego miotu. Także potem przy pokocie, no to średnio na jednego mewyżby wypadało 10-12 zajęcy, prawda. Kuropat było dużo. No od pewnego czasu zauważyć można było pewnie, prawda, spadek zwierzyny. Największy, tak, miałem zaszczyt, to było w 1953 roku, tam w Węgrowie, to strzeliłem dzika, który, proszę ja was, miał 75 kg ważyła sama skóra. Panie, to, a szyrka z niego, prawda, wysłałem panie do Warszawy Nadleśniczemu, to ważyła 15 kg, jedna szyrka. To był okaz, panie. Ile on tam miał lat, nie wiem, w każdym razie, wiecie, to trudno wyobrazić sobie, że taka sztuka mogła się, prawda, utrzymać, ale no i przede wszystkim walka z lisami, panie, bo to jest jedyna, prawda, bo wronto tu nie ma, bo kiedyś to ja nawet będąc leśniczym, to za nóżki tam wron czy srok to gajowi mi przynosili i ja im wypłacane z kredytów nadleśnictwa, prawda. Należę do koła łowieckiego numer 118 Cyranka 82 roku. No i od samego początku najczęściej zajmowałem się pracami gospodarczymi, to znaczy poletkami łowieckimi. Początkowo było to poletko w lesie po byłej szkółce. Później tych poletek przybywało coraz więcej. Aż w tej chwili mamy ich 3 poletka, no i plus to jeszcze w lesie. A oprócz tego jeszcze są wydzierżawione prywatnych właścicieli 4 poletka. Jestem zadowolony ze swojej pracy, bo widać efekty z tego, że zwierzyny przybywa, a także zmniejszają się szkody szacowane wśród pól uprawnych rolników. Dla ludzi się to maluje. Ja przynajmniej chciałbym, żeby to ludzie mieli, oglądali. Mieli z tego jakąś radość. Z tego pańskiego spotkania z profesorem Zinem. Bardzo mi się podobały jego też szkice pejzażu, szczególnie tych nadburzańskich terenów, jak on to wykonywał i właśnie pejzaż mnie jakoś tak zmobilizował do tego malowania. Coraz tam to trudniejszych tematów. To raczej była jego taka sugestia. Ale no chyba coś tam miałem, że lubiłem malować. Do tej pory lubię malować pejzaż. Polski pejzaż, polską przyrodę, piękno tych właśnie naszych jeszcze, tych niezniszczonych przez współczesność zakątków, a jest w Polsce tego sporo. I tu na Lubelszczyźnie również bardzo piękne tereny. Takie jeszcze przyroda sama się broni, sama się odradza. I to warto uwiecznić. Ja na swoich obrazach, no tutaj akurat może nie za wiele jest, ale dużo tak obrazów namalowałem o tematyce i o tych zakątkach, które powolutku są urbanizowane niestety. Powstają tam jakieś osiedla, powstają jakieś inne zabudowy, powstają drogi. Właśnie dużo, no to tak staram się te miejsca, które wiem, że są, za 5 lat ich nie będzie, uwiecznić na swoich obrazach. Jak pańską pracę koledzy z koła łowieckiego? No mówią, że podoba im się to, że podobają mi się te obrazy, że są fajne,
że no, przedstawiałem rzeczywistość, nie? Tych nawet typowo myśliwskich, czy tam przyrodniczo-łowieckich tych tematów, że tak to mniej więcej wygląda i podoba się im to malarstwo. No tak, tak słyszałem, no. Tak mi mówili. Dużo kolegów z koła posiada pańskie prace? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo to przez ileś tam lat to się trochę nazbierało, ale nie jestem w stanie powiedzieć, tak, że określić, że to będzie 20 czy 30 osób. Ale no na pewno gdzieś tak jest, powiedzmy. Nie tylko kolegów z koła, bo również kolegów związanych z wojskiem tutaj, bo ja tutaj przecież ponad ćwierć wieku służyłem w Dęblinie, w szkole oficerskiej. Więc tutaj z tych znajomych oficerów, nie będących członkami koła, też moje obrazy posiada. O różnej tematyce, tu, również lotniczej. Kiedyś to malowałem więcej o tematyce, obrazów o tematyce związanych z wojskiem, z lotnictwem.